Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Babciu, co tam masz? Poczytasz nam? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Kajtuś opiekuje się Ruzią. Dzieci wspaniale się bawiły nową zabawką Ruzi. Wszędzie ich było słychać. Wow! Krowa! Kaczka! Kajtek! Ruziu! Kajtek! Kajtusiu, okropnie boli mnie głowa. Muszę się położyć. Mógłbyś przypilnować Ruzi, żeby nie napsociła? Dobrze, mamo. Dziękuję ci, kochanie. Może zamiast hałasować narysujecie zwierzątka? Potrzebuję trochę ciszy. Dobrze. Kajtuś potrafił cicho bawić się z Ruzią. Zostaw to, teraz będziemy rysować. Ruziu, nie tam! Ruziu, nie! Oddaj to! Nie, nie! To moje! Przestań! Och. Nie krzycz tak! Mamę boli głowa! Kajtek! Co wy wyprawiacie? Myślałam, że jesteś mądry i będziesz opiekował się siostrą, a nie walczył z nią. Kajtusiowi było bardzo przykro, że mama gniewa się na niego. Starał się jak umiał najlepiej. Mamo, ja próbowałem! Córeczko, musisz odpocząć. Ruzia chciała? Zaraz wrócę, skarbie. Ja już nigdy więcej nie chcę opiekować się Ruzią. Och, Kajtusiu, opowiedz, co się stało? Chciałem, żeby tego nie robiła, ale ona mnie nie usłuchała. Niełatwo jest być starszym bratem. Zaraz umyję tę ścianę. Ja chcę ci pomóc. Byłoby wspaniale. Kiedy byłam mała, miałam opiekować się młodszą kuzynką Belą. Wiesz, co ona zrobiła? Wycisnęła całą dupkę pasty do zębów i wymazała się nią. To bardzo nieładnie. A ja miałam takie same kłopoty jak ty. Jak ładnie to umyłeś. Kajtek! Naciśnij! Kajtusiu, jesteś już takim mądrym chłopcem i takim dobrym starszym bratem dla Ruzi. Witaj, mój drogi. Dzisiaj oprócz nas chyba nikogo nie interesuje czytanie. A kogo? A więc jednak nie będziemy sami. Dzisiejsze opowiadanie ma tytuł Kajtuś jest chory. Kajtuś źle się czuł od samego rana. Miał rozpalone czoło. Wydaje mi się, że masz gorączkę. Przyniosę ci jakieś lekarstwo. Musisz odpoczywać. Po pewnym czasie Kajtuś zaczął się nudzić w łóżku. Kajtek, wracaj do łóżka. Ja nie chcę.
chcę leżeć w łóżku. Weź to, lepiej się poczujesz. Następnego dnia stało się coś dziwnego. Mamo! Proszę, lepiej się czujesz? Patrz! To chyba wietrzna ospa. Wietrzna ospa? A to oznacza, że nie powinieneś wstawać z łóżka. I nie wolno ci tego drapać. Dlaczego? Bo krosty nie będą chciały się goić. Proszę cię, tylko nie drap. Kąpiel gotowa. Ta choroba szybko mija. Kajtusiowi trudno było powstrzymać się od drapania krostek. Znowu cię swędzą? Tak, trochę. Co to jest? Zaraz zobaczysz. O, pokaż mi na chwilkę swojego dinozaura. Teraz wygląda jak ja. Ja chcę to zrobić. Kiedy mama i Kajtuś skończyli oklejać dinozaura kropkami, on też wyglądał, jakby miał wietrzną ospę. Kajtuś nie lubił siedzieć w domu. Wolałby wyjść na dwór i bawić się z różą. Jeszcze nie, skarbie. Wchodzisz do wanny? Dobrze. Czy dinozaur może się kąpać ze mną? Może patrzeć, ale nie powinien wchodzić do wody. Kajtuś myślał, że krosty nigdy nie znikną. Lecz pewnego ranka zauważył, że prawie ich nie ma. Witaj, synku. O, dinozaurowi zniknęło sporo kropek. Tak jak mnie. Naprawdę? Pokaż mi. Pa, pa! Kajtuś poszedł powiedzieć Ruzi, że już może bawić się z nią w ogródku. Cześć, Ruziu. Patrz, kropki mi zniknęły. O! Mamo! Co się stało? Teraz Ruzia ma ospę wietrzną. O, masz rację. Weźmiesz dużo lekarstw i znikną ci wszystkie kropki, jak dinozaurowi. Papa, niedługo zadzwonię. O czym my? Ach tak, miałam wam poczytać o Kajtusiu. Zobaczymy, co dziś u niego słychać. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i telefon. Mamo! Chyba mogę tam być, tylko sprawdzę w notesie. Aha. Mamo, Ruzia coś zrobiła. Synku, rozmawiam przez telefon. Nie przeszkadzaj, poczekaj chwilę. Kajtuś pomyślał, że mama nie ma dla niego czasu. Od rana rozmawiała. Dobrze. Tak, proszę dać mi znać jak najszybciej. Czekam na pani telefon, do widzenia. Słucham, o czym chciałeś mi powiedzieć? Rozia podarła książkę, musisz przyjść i zobaczyć. Poczekaj chwileczkę, synku. Witam, tak, czekałam na pański telefon. Przepraszam, jestem naprawdę bardzo zajęta. Idź się pobawić do siebie, a ja tam później zajrzę, zgoda? Zobacz, co narysowałem! Zgoda, tak może być. Do widzenia! Cześć, skarbie. Pokaż. Przepraszam cię, Kajtusiu, mam tyle telefonów od rana, ale obiecuję, że zaraz skończę. Kajtuś bardzo chciał porozmawiać z mamą. Postanowił więc do niej zadzwonić. Mamo, mamo, dzwoniłem do ciebie, nie słyszałaś? Ty odbierz tym razem. Cześć, to ja, Kajtek. Kajtuś uwielbiał odbierać telefony. Czuł się taki dorosły. Zapytaj, jak się czuję. Cześć, babciu, jak się czujesz? Doskonale, skarbie, a jak ty?
Ja dobrze. Pomyślałam, że może chciałbyś do mnie wpaść po południu. Tak! Wejdź! Cześć, Gajtusiu. Pamiętasz mojego przyjaciela? Bo on ciebie tak. Tak, babciu. Wy pobawcie się z pieskiem, a ja zamienię dwa słowa z babcią. Babciu, popatrz na pieska, jak on skacze. Różyczko, nie biegaj tak. Baw się z nim spokojnie. Dobrze, babciu. O, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Później oddzwonię. Mały Urwis zawsze tak robi, jak tylko zadzwoni telefon. Dlaczego? Boi się, że o nim zapominam, kiedy rozmawiam przez telefon. To zupełnie jak inny maluszek, którego znam. O czym ty mówisz? To taka zabawna historia. Kajtek chętnie ci ją opowie. Tak, to bardzo zabawna historia, babciu. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.